Jasiń przestanie istnieć, jeżeli tu będzie żwirownia, bo będzie taka degradacja środowiska, że Państwo sobie nawet nie zdają sprawy, będziemy chorować. Tutaj obok sąsiedzi kupili 40 ponad hektarów ziemi, gdzie jest pod spodem, pod ziemią, jest kruszywo. I domniemamy, że będzie tutaj kopalnia, żwirownia. Także bardzo się boimy, ponieważ jest to w otulinie parku. Tutaj po drugiej stronie zaraz mamy park, 500 metrów mamy do jeziora. Ekologiczne tereny, czysto, cicho, brak sąsiadów. A tutaj degradacja całego jesienia nastąpi, jeżeli i nasza tutaj, bo zostaniemy bez wody, bo mamy wodę gruntową. I będzie degradacja całej wioski jasienia. Jasień przestanie istnieć, jeżeli tu będzie żwirownia. Od 1978 roku tutaj, jak to było napisane, pierwsze badania były, że to jest złoże jasień. Z tego, co wyczytaliśmy z internetu. I teraz dwa lata temu robili we wrześniu, tutaj właśnie bardzo się dziwiliśmy, że ktoś wjechał na pole i robili odwierty. I właśnie w przetargu było właśnie, że są tutaj kopaliny, znaczy, że to są złoża. Zwracam się z prośbą do mieszkańców w ogóle całego tutaj województwa pomorskiego, a do mieszkańców Jasienia, zróbmy coś z tym, bo Jasień przestanie istnieć, bo będzie taka degradacja środowiska, że Państwo sobie nawet nie zdają sprawy, będziemy chorować, a wioska jest turystyczna, więc ludzie przyjeżdżają tu na odpoczynek, tu jest czyste powietrze, no nam na pewno niepotrzebna jest tu żadna żwirownia. A kto to kupił? Nie wiemy. Właśnie to jest tajemnicą, nie jest to jawne, próbowaliśmy się dowiedzieć, nawet byliśmy w gminie pytać się, bo przecież są podatki do opłacenia teraz w marcu, nikt nic nie wie i to jest dla nas też zastanawiające. Raj na ziemi generalnie był do tej pory. Tak. Ale pod ziemią miliony złotych. No podobno, tak. Podobno patrząc na wykazy, na naszym właśnie tutaj pół hektara, my mamy też złoże tutaj piasku.